To jest 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku rozmawiamy z Dominiką Lasotą z Inicjatywy Wschód o skutkach katastrofy klimatycznej w Polsce. 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. Przed mikrofonem Arkadiusz Gruszczyński. Państwa moją gościnią jest Dominika Lasota z Inicjatywy Wschód. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Aktywiści, aktywistki klimatyczni, szczególnie w ostatnim czasie, no, są sprawcami, mówię to specjalnie, sprawcami wielu, wielu wydarzeń, które bulwersują część opinii publicznej. Tak. Na przykład oblewając rękę farbą, albo tak jak w ubiegłą niedzielę, zakłócają wyścigi konne na warszawskim Służewcu. Czy ta strategia takiego bulwersowania opinii publicznej, która w konsekwencji, czy ma poskutkować zwróceniem uwagi opinii publicznej na problemy, o których wy jako aktywistki i aktywiści mówicie, jest według ciebie skuteczna? No to, czy jest skuteczna, to zobaczymy za jakiś czas, kiedy będziemy mogli ocenić, czy chociażby polski rząd wysłuchał postulatów ruchu, którym jest ostatnie pokolenie, a te postulaty są dosyć poważne, ale też bardzo potrzebne. Oni mówią o tym, że chcą przekazania 100% środków, które mają iść na budowę nowych autostrad i dróg szybkiego ruchu, na rozbudowę kolei, transportu publicznego, a poza tym żądają ustanowienia takiego biletu na komunikację regionalną za 50 zł miesięcznie. No i czy ich działania okażą się skuteczne, no to będziemy mogli ocenić, jeżeli zobaczymy jakąś reakcję rządu na te ich protesty. Kiedy mnie ludzie się pytają o te akcje, no to ja uważam, że one są potrzebne. Niestety. Niestety są potrzebne. Bo jeżeli mamy najgorętszy luty w historii tego kraju, potem mamy najgorętszy marzec w historii tego kraju, potem mamy pogodę jak po prostu w szczycie lata, po czym mamy przymrozki i temperaturę minusową, no to ewidentnie widać, że ten kryzys klimatyczny jest tutaj z nami, a pomimo już, no co tu mamy, 5 miesięcy nowej władzy, to generalnie o klimacie słychać tyle co nic. O nowej władzy i o próbie rozliczenia, jeśli chodzi o przeciwdziałanie skutkom katastrofy klimatycznej, jeszcze za chwilę porozmawiamy. Krytykuje was też na przykład Anna Maria Żukowska, przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy, za między innymi za oblanie warszawskiej syrenki farbą. Tak. Jak do tego podchodzisz, do tej krytyki? No, mnie szczerze powiedziawszy dosyć dziwi ta histeria polityków, no bo kto jak kto, ale to oni nie powinni oceniać tego, jak ludzie protestują, w jaki sposób. Bo to oni mają, że tak powiem, no, wszystkie narzędzia do tego, żeby takim protestom zapobiec. Gdyby Anna Maria Żukowska wykonywała swoją pracę w sposób dobry, to być może Lewica jako partia miałaby najbardziej sensowną propozycję polityki klimatycznej. Może miałaby propozycję, nie wiem, transformacji regionów górniczych i zapewnienia jakby gwarancji zatrudnienia pracownikom tego sektora, a oni tego nie mają. Więc jak ja widzę potem takie tweety, czy to Żukowskie, czy to też, nie wiem, Trzaskowski przecież zabierał głos po oblaniu sręki, gdzie oni wszyscy wyrażali takie po prostu święte oburzenie, no mam tak, no ludzie, no w sensie, no, no to się ośmieszacie tym, według mnie. Ale dlaczego się ośmieszają? Oni mówią, że są pewne, nie wiem, symbole, które nie można niszczyć. Dla Warszawy takim symbolem jest syrenka. A na przykład inni krytycy mówią, że może zamiast tego typu protestów należałoby po prostu wejść do parlamentu. Czy aktywiści mogliby wejść do parlamentu i zmieniać prawo? Nie, no zdecydowanie. My moglibyśmy wejść do parlamentu, ale kiedy, no przede wszystkim, ja na przykład w zeszłym roku mieliśmy bardzo dużo takich rozmów z moimi znajomymi na temat startowania do polskiego Sejmu. No i okej, no wiele z nas miało duże chęci, wiele z nas też próbowało. Przy czym, jak już młodzi ludzie decydują się na start i nie pochodzą z rodzin wielkich firm albo wielkich milionerów, no to ten start jest okropnie ciężki, bo ludzie nie mają pieniędzy na kampanię, a partie, i to wzdłuż i wszerz, jeżeli chodzi o demokratyczne partie w tym kraju, no to one oficjalnie wspierają młodych ludzi, ale potem, kiedy przychodzi co do czego i mają, nie wiem, trzeba wyłożyć kasę na kampanię, to nagle już tej kasy nie ma. I nagle tego wsparcia młodych nie ma. Więc ja nie uważam, że gdzieś tam jakieś takie pojedyncze wkraczanie do tego systemu politycznego jest rozwiązaniem.
no, potrzebujemy tak naprawdę, przez to, że ten kryzys jest tak ogromny już na ten moment i dotyczy tak bardzo wielu sfer życia, to trochę jest tak, że my musimy być wszędzie i musimy jakby próbować różnych taktyk na to, że tak powiem, żeby spróbować te rzeczy i tą politykę zmienić. My jako Inicjatywa Wschód zajmujemy się innymi rzeczami. Konfrontujemy polityków, chodzimy na te wszystkie zakichane komisje, rozmawiamy z nimi, chociaż czasami te rozmowy są absurdalne. Informujemy ludzi, gdzieś tam budujemy różne sojusze. No i to jest inny sposób robienia tych rzeczy. Ostatnie pokolenie robi to w swoim stylu. I myślę, że teraz ta sytuacja zerwnęła już tak daleko, że trochę musimy próbować wszystkiego, żeby zobaczyć, co działa i co posunie sprawy do przodu. Jak politycy reagują na waszą opowieść o kryzysie klimatycznym? No myślę, że się boją. Myślę, że często gdzieś tam nas ignorują, często, podważają to, co mówimy, często się z nami kłócą, uważają, że wiedzą lepiej. Zadam to pytanie inaczej. No. Jak idziecie do polityków Prawa i Sprawiedliwości, to jak oni, co oni odpowiadają na to, co wy opowiadacie o katastrofie klimatycznej? No oni uważają, że jesteśmy, idiotkami, jakimiś bachorami, albo rozemocjonowanymi Polkami i często, za władzę Prawa i Sprawiedliwości. No my chodziliśmy też na komisji, walczyliśmy bardzo mocno o odblokowanie energii wiatrowej w Polsce. No i to, co słyszeliśmy na tych komisjach, dla mnie to był cyrk. Też wiem, że na przykład poseł Marek Suski, który takie komisje prowadził, on zawodowo zajmuje się też cyrkiem, więc potem z wykształcenia jest po prostu, z tego co pamiętam, cyrkologiem, czy jak to się nie, nazywa. Nie, on jest lalkarzem. Lalkarzem, ale generalnie w tym obszarze gdzieś tam działa. Generalnie za władzy Prawa i Sprawiedliwości tych sytuacji było mnóstwo i one były często komiczne i tragiczne same w sobie, bo jak chodziliśmy właśnie na komisję Marka Suskiego, czyli Komisję do Spraw Aktywów Państwowych i Klimatu, to on tam nam zarzucał mnóstwo różnych rzeczy. Nie chciał nam dawać głosu, nie chciał nas na tę komisję wpuszczać, a jeżeli już zostałyśmy jakoś wpuszczone albo gdzieś tam się jakimiś innymi sposobami dostałyśmy, po każdej naszej wypowiedzi padała seria jakichś tam obraźliwych tekstów. Natomiast to też jest tak, że jesteśmy przygotowani na to i zdajemy sobie sprawę, że po prostu taka jest rzeczywistość tego działania, którego się podejmujemy. I myślę, że politycy prawicy ogólnie często prezentują takie skrajności, ale dla mnie równie absurdalne są niektóre rozmowy, które miałam z politykami obecnej teraz koalicji rządzącej, którzy często ten temat, nawet jeżeli uważają go za w cudzysłowie ważny, to pogadać z nim na temat konkretów, a w ogóle jakby już oczekiwać i potem sprawdzać, czy faktycznie podejmują się jakichś konkretnych działań w tym temacie, to często te sytuacje są równie absurdalne i równie mocno pokazują, jak oni umywają od tego ręce. Rząd Donalda Tuska ma ponad 100 dni. Co w tym czasie rząd zrobił dla klimatu? No, dobre pytanie. Musiałabym pomyśleć, bo to nie jest tak, że na pierwszy rzut oka ten rząd coś dla klimatu zrobił. No, mamy nowe ministry i nową ministrę klimatu, Paulinę Henning-Kloskę, która ewidentnie zmieniła styl prowadzenia w ogóle tego ministerstwa. W sensie otworzyła się na jakąkolwiek rozmowę z ludźmi. Spotkałyście się z panią ministrą? Tak, parokrotnie, bo też pani Paulina chodzi, czy jak jest zapraszana na jakieś spotkanie właśnie takie eksperckie dotyczące energetyki, to tam się widzimy i jest chętna, żeby rozmawiać. Czy też jak na przykład, same ministerstwo wychodzi teraz z taką inicjatywą właśnie otwierania się na różne organizacje, ruch i tak dalej i ten dialog jest. No potem następuje to pytanie, co faktycznie w tym czasie zrobili. No i tutaj uważam, że ja często słyszę ze strony ministerstwa, że oni pracują nad dokumentami, które po prostu zarzucił przez ostatnie lata PiS. No i oczywiście, wiadomo, że można pracować w nieskończoność nad strategią i nad dokumentami, tylko jakby my oczekujemy w tym momencie konkretów. No mamy 2024 rok, polski rząd od tak naprawdę chyba nigdy jeszcze nie miał polityki klimatycznej, która byłaby sensowna. No więc takie ciągłe jakby odchodzenie od tematu i mówienie, że za chwilę, to dla mnie to jest trochę słabe. Poza tym... A to nie jest tak, że upłynęło za mało czasu?
te 3 miesiące jednak oni musieli poznać to ministerstwo, musieli wdrożyć jakieś swoje procedury, zrobić audyty, też jakoś uporządkować te sprawy po 8 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości. Dajesz im szansę? Nie, no zdecydowanie daję im szansę, aczkolwiek ja mam wrażenie, że już teraz, no już mamy niemalże 5 roku tego rządu, no i ja się zastanawiam, kiedy minie ten okres próbny? Kiedy... Nie, no mamy 5 roku Sejmu. A rządu mamy 3 miesiące. Ale nie, no że nie ma, za chwilę będzie, no w maju, czy tam już pod koniec maja, to już będzie 5 roku. No więc ja się zastanawiam, no kiedy ten okres próbny się kończy i kiedy będziemy mogli wreszcie zadawać konkretne pytania, bo ja oczywiście temu rządowi daję dużą szansę, bo no nie po to, że tak powiem, tak bardzo mobilizowałyśmy ludzi do wyborów, żeby teraz mówić, że to jest to samo zło. No to nie jest to samo zło, to jest zupełnie inna polityka, którą oni pokazują. Natomiast to nie jest tak, że nie wiem, my słyszymy o jakichś konkretnych zapowiedziach na temat transformacji i odchodzenia od węgla w Polsce. Jak ja się pytałam ministra Kloski o to, czy oni, nie wiem, planują jakieś dialogi z górnikami, z którymi my na przykład prowadzimy dialogi, i czy planują jakieś, tworzy, nie wiem, nawet współdzielone z innymi ministerstwami propozycje na temat zagwarantowania im alternatywnego zatrudnienia, to ona mówi, że oni się tym nie zajmują. Że to jest wątek dla Ministerstwa Przemysłu albo Ministerstwa Aktywów Państwowych i niech idźmy tam zapytać. No i dla mnie to nie jest poważna odpowiedź, bo jeżeli ktoś traktuje politykę klimatyczną na poważnie, to w ogóle jakby walka o prawa pracownicze w tym kraju i zapewnienie jakby osobom z sektora, które będą się musiały transformować konkretnych propozycji, to jest coś, co Ministerstwo Klimatu musi... Bo to jest absolutny priorytet. Jeżeli tego nie mają, to nie uważam, że wykonują swoją robotę dobrze. Czyli to oznacza, że powinien powstać albo zespół międzyresortowy, który koordynowałby założenia takiej i realizację takiej polityki klimatycznej lub wręcz osobny minister obok Ministerstwa Środowiska powinien powstać minister klimatu. Nie, nie, bo teraz mamy Ministerstwo Klimatu i Środowiska, więc to jest jakby resort jest jeden wspólny i oni się tym zajmują. Nie wiem, czy powinno powstać osobne ministerstwo, no bo mamy na przykład nowe Ministerstwo Przemysłu, które tak naprawdę trochę nie wiemy, czym się zajmuje. Miało się zajmować właśnie jakby między innymi też transformowaniem różnych sektorów, które pomagają wsparcia. I póki co wiemy, że na przykład górnicy z Zabrza mają duży problem, żeby w ogóle z tą ministrą nową gdzieś tam pogadać sensownie i w ogóle jakichś konkretów uzyskać. A co do tego międzyministerialnego jakby jakiegoś zespołu, uważam, że to jest ciekawy pomysł. Myślę, że to byłoby sensowne, bo też, żeby w ogóle w Polsce mówić o tej transformacji, jeżeli chcemy się za nią zabrać tak na poważnie, to to będzie wymagało tego, że tam będą ludzie i z Ministerstwa Klimatu, i z aktywów państwowych, i z przemysłu, ale też z Ministerstwa Obrony Narodowej chociażby. No bo przecież, nie wiem, ściąganie paliw kopalnych z takich krajów jak Rosja, czego nadal się podejmujemy, no to jest zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Podejmujemy poprzez pośredników. Nie, to niekoniecznie. Czy bezpośrednio Orlen to robi? My też ściągamy gaz z Rosji nadal, bo na gaz nie ma embarga. Pomimo tego, że walczyłyśmy dosyć ostro, żeby to się wydarzyło, to nadal tego nie ma. Więc na przykład z takiego MON-u też tam powinni być ludzie, ale też no, chociażby, nie wiem, z Ministerstwa Pracy, tak, od ministra Dziemianowicz-Bąk, czy z Ministerstwa Zdrowia. Jakby taki zespół, myślę, byłby dobrym pomysłem, także no, dzięki za też sugestie. Myślę, że to jest super. Do wyborów parlamentarnych zostały 4 lata i przez te 4 lata tej kadencji koalicji 15 października jeszcze wiele się może wydarzyć. Co należy przez te 4 lata zrobić? Co rekomendujesz polskiemu rządowi? O Jezu, no to jest... Żeby zrobić to przez te 4 lata. Tak, no to ja myślę, że absolutnym fundamentem byłoby to, żeby jakby stworzyć mechanizm takich bardzo konkretnych propozycji dla pracowników, szczególnie z sektorów energetycznych, związanych z paliwami kopalnymi, które jeżeli chcemy traktować ten kryzys na poważnie, to te sektory będą musiały się transformować i zmieniać. Więc potrzebujemy mieć taki bardzo jasny mechanizm, jakby na co mogą liczyć pracownicy z tych sektorów, żeby właśnie nie musieli tak jak w Zabrzu teraz szukać sami na własną rękę pracy gdzieś na magazynach, czy po prostu w fabryce długopisów, czy chociażby, nie wiem, u niemieckiego Boscha, tylko że będą mieli możliwość zatrudnienia się w innych sektorach, chociażby, nie wiem, być może nowym, rozwiniętym sektorze zielonej energii na dobrych warunkach, żeby ta praca była godna i żeby nie byli zostawieni sami sobie, więc myślę, że utworzenie takiego mechanizmu dla tych pracowników to jest w ogóle pierwszy fundamentalny krok. Takiego mechanizmu teraz nie ma, mimo licznych zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego, że on
powstanie. Nie, no pomimo zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego, no to mieliśmy sytuację, w której zarządów Prawa i Sprawiedliwości kilkanaście kopalni było w procesie zamykania, likwidacji, o czym rząd Prawa i Sprawiedliwości nie mówił. I to było takie ciche umieranie tych kopalni zaczęło następować. Pomimo tego, że chociażby jeszcze ówczesny minister Ziobro tak mówił, że po prostu teraz trzeba stawiać na czarne złoto, to PiS zostawił górników i ta sytuacja wygląda tam dramatycznie, więc zdecydowanie taki mechanizm trzeba stworzyć, no bo na przykład mamy taką spółkę restrukturyzacji kopalni. To jest taka spółka, która właśnie ma się zajmować kopalniami, które są, mają być zamykane, czy to ze względów no, najczęściej w Polsce ekonomicznych, czy innych. No i ta spółka, no nie wiem, no historia górników Zabrza jest taka, że oni w 2016 roku dostali wyrok, że tak powiem, że ich kopalnia zostanie zamknięta i oni proponowali mnóstwo rzeczy, że oni na tej kopalni mogą stworzyć elektrownię szczytowo-pompową, że mogą tam postawić panele, że mogą tam zrobić muzeum, że mogą tam, no wiesz, sami górnicy, którzy całe życie pracowali na dole, nie jacyś jakby architekci przestrzenni czy cokolwiek, tylko pracownicy dołowi, oni proponowali, jak można tę kopalnię transformować i ta spółka restrukturyzacji kopalni nie dała im żadnych pieniędzy na to. Tam nie było nigdy zgody z ministerstwa, pomimo tego, że się dobijali. Nigdy nie było wsparcia. Więc myślę, że to trzeba, taki mechanizm trzeba utworzyć. To jest pierwsza rekomendacja. To jest pierwsza rekomendacja, tak. No a poza tym, no ja uważam, że powinniśmy postawić na ogromne inwestycje. Powinniśmy postawić na inwestycje w energetykę, nie tylko w OZE, ale też w magazyny energii, w poprawę naszych sieci, tak żeby ten prąd mógł przepływać i żeby więcej osób mogło się podłączać też pod tą sieć, pod ten nasz system energetyczny. Powinniśmy postawić zdecydowanie na to, żeby ta energetyka stała się rozproszona, czyli też wspierać spółdzielnie energetyczne, tak żeby ludzie we własnych gminach mogli tą transformację energetyczną prowadzić. Ale te inwestycje to też są inwestycje w transport, zdecydowanie. No i tutaj właśnie wracamy do tego ostatniego pokolenia, które właśnie o to walczy. Ja uważam, że to jest super potrzebne, bo jeżeli nadal w Polsce chyba w 1/3 gmin nie mamy połączeń PKS-u, autobusów, niczego, no to żyjemy w 2021 wieku, a ogromna rzesza Polek i Polaków no, nie ma dostępu do tak podstawowych rzeczy jak transport. To te dwie ostatnie rekomendacje związane z nowym systemem energetycznym czy niwelowaniem skutków wykluczenia komunikacyjnego, mm-hmm. to są sprawy zapisane w Krajowym Planie Odbudowy, tak. Czyli jest wielka szansa, że jakaś część tych obszarów zostanie zagospodarowana w najbliższych latach. Szansa jest i tych pieniędzy jest ogrom, więc jakby cały ten argument o tym, że nie mamy pieniędzy na to już się skończył, no bo mamy skarbiec po prostu kasy. No ale żeby ta transformacja się udała, to ona musi jakby być takim naszym narodowym przedsięwzięciem. No dobra, ale są też takie lęki społeczne, które są pobudzane szczególnie przez radykalną prawicę w Polsce i przez część Prawa i Sprawiedliwości, ale no, głównie przez Konfederację. I kilka z tych lęków chciałbym, żebyśmy teraz o nich pomówili. Unia Europejska zabierze mi mój samochód. To nie jest prawda. Unia Europejska od 2035 roku nie będzie pozwalała na produkcję nowych samochodów spalinowych, ale to nie wiąże się z tym, że komukolwiek samochody będą odbierane. Ten ruch został i ta polityka została wprowadzona oczywiście, żeby ograniczyć emisję, no bo SUV-y to są jedne z najbardziej emisyjnych samochodów i w ogóle źródeł emisji w Europie, ale też dlatego, żeby walczyć właśnie z tymi korporacjami motoryzacyjnymi, które napędzają no to zniszczenie planety i te środki, żeby można też było wykorzystać na alternatywne środki transportu, bo teraz też jest tak, że firmy motoryzacyjne, te największe, one to wcale nie jest tak, że one płaczą bo jakby nad tą polityką, tylko jest tak, że już teraz inwestują masę kasy w samochody elektryczne. Ja chciałabym, żeby jeżeli już, nie wiem, zakażemy tych samochodów spalinowych, no to żeby samochody elektryczne były w cenach dostępnych, a nie tylko dla najbogatszych ludzi w Europie. Nie będę mógł palić w piecu drewnem i węglem, a wymiana tego pieca na przykład na pompę ciepła wiąże się z bardzo dużymi kosztami. No ja chciałabym, żeby ludzie przede wszystkim mieli czym się ogrzać. Jeżeli wymaga tego, że będą palili w piecu drewnem czy węglem, to niech palą drewnem i węglem. Ludzie nie powinni ponosić kosztów tej transformacji, bo wielkie koncerny paliwowe, wielkie koncerny węglowe jakby zrobiły nam ten problem, sprawiły, że musimy ten system transformować i w ogóle z tym kryzysem sobie radzić, więc one powinny ponosić koszt tej transformacji. To oznacza, że powinniśmy pieniądze ściągnąć chociażby przez opodatkowanie tych największych trucicieli, a wszelkie pieniądze też publiczne, które mamy, czy to z takiego KPO, czy to z budżetu po prostu państwa, powinny iść na wspieranie tych szczególnie
potrzebujących osób, które, na których nie stać na piece. To nie powinno być tak, że wiesz, osoba ze Śląskiego, która boi się końca miesiąca, teraz jeszcze będzie zmuszona, żeby wymienić piec. No to nie może tak być. No i ostatni bardzo duży lęk jest związany z ograniczeniem jedzenia mięsa, czyli że podczas niedzielnego obiadu u mamy nie zjemy schabowego, tylko no cóż, kotlet jajeczny. Mhm. No ja nie będę albo brokułowy. Ja nie będę ludziom zabierać kotleta i walczyć z polską kuchnią. No nie, ale czy na przykład jakieś zapisy konkretne wynikające z prawa europejskiego mogą doprowadzić do tego, że tego mięsa będzie mniej lub jeżeli ono będzie, to będzie bardzo drogie? Znaczy no oczywiście, że wszelkie przepisy mogą do tego doprowadzić i to pewnie trzeba się pytać europejskich polityków i tamtą administrację, czy coś takiego planują. No ja uważam, że przede wszystkim powinniśmy wspierać polskie rolnictwo bardzo, 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 szczególnie w tym momencie, kiedy tak wielu drobnych i średnich rolników naprawdę ma przed sobą no fatalną sytuację ekonomiczną. Teraz dosłownie w ten weekend byliśmy z naszymi dziewczynami ze wschodu właśnie na Mazurach, na samym końcu Polski i tam spotykaliśmy się z rolnikami właśnie, żeby się ich zapytać jakby o co chodzi dokładnie w tych strajkach, jak wygląda ich sytuacja. No i oni mówią, że no sytuacja jest fatalna, no bo wielkie fermy przemysłowe, wielkie agroholdingi się bogacą, oni jakby zasysają najwięcej tych dopłat europejskich, a taki typowy polski rolnik, no on musi po prostu z roku na rok non stop próbować nowych upraw, bo jak już wpakuje się w zboże, to nagle zboże staje się po paru latach nieopłacalne. Potem jak się wpakuje, nie wiem, w ekologiczną żywność, to jest nieopłacalne. No na przykład jeden z rolników, którego byliśmy, miał krowy, hodował krowy od wielu, wielu lat, no ale w zeszłym roku musiał się ich pozbyć, bo po prostu ceny w skupie chociażby tego polskiego mięsa są tak niskie, że mu się to nie opłaca. A potem idziemy do sklepu, no i te ceny tego mięsa wcale nie są niskie. I to się wiąże z tym, że właśnie te wielkie firmy, wielkie spółki, które skupują te produkty, podnoszą marże, zabierają mnóstwo hajsu dla siebie, a tych rolników nie traktują godnie. Więc ja chciałabym, żebyśmy mieli dostęp do polskiego mięsa, nie do mięsa, które pochodzi z wielkich ferm przemysłowych. No ale oczywiście też no, czy życzyłabym sobie, żeby Polacy coraz chętniej i w większej mierze próbowali diety wegetariańskiej, super, ale myślę, że trzeba się skupić na tych największych trucicielach w tym momencie. Ostatnie pytanie i proszę o krótką odpowiedź. Czy chciałabyś zostać posłanką? Nie wykluczam tego, ale jeszcze nie teraz. Ja myślę, że bycie posłanką i w ogóle bycie na urzędzie państwowym byłaby wielkim przywilejem i z wielką przyjemnością bym się tej pracy podjęła, ale myślę, że w odpowiednim momencie. Jeszcze ja mam 22 lata, muszę się sporo jeszcze nauczyć, sporo dostać też po tyłku i potem być może wejść do Sejmu, ale mam nadzieję, że jeżeli już wejść, to w dużym gronie podobnie progresywnych osób. Naszą gościnią była Dominika Lasota z Inicjatywy Wschód. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki. Ja nazywam się Arek Gruszczyński. To był podcast 8.10. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej.